Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy miłować się wzajemnie. Drodzy bracia, w powołaniu kapłańskim, księdzem prałatem, kustoszem sanktuarium świętego Jana Pawła II na czele, drodzy siostry i bracia leśnicy z panem dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, szanowni zaproszeni goście, drodzy siostry i bracia. Na początku naszej wspólnej refleksji chciałbym, byśmy zatrzymali się przy dwóch obrazach, wzajemnie się dopełniających obrazach, które mogą stanowić początek naszej wspólnej refleksji. Pierwszy obraz to tekst piosenki, która swego czasu była chętnie śpiewana na różnego rodzaju spotkaniach młodzieżowych, pielgrzymkowych, oazowych. A drugi fragment to drugi tekst to fragment powieści greckiego pisarza. Autor piosenki, który potrudził się, by zadać sobie pytanie i odpowiedź na pytanie, co znaczy być szczęśliwy, sformułował to w następujący sposób. Był sobie las, zielony las, a w lesie sejm burzliwy, bo zwierząt chór prowadził spór, co znaczy być szczęśliwy. Więc bury miś, kudłaty miś, pomedytował krótko. Szczęśliwym być, to miodek pić i mieć porządne futro. Pracować wciąż i piąć się wzwyż, orzekła mała mrówka. A ślimak rzekł, mieć własny dom z garażem i ogródkiem. A polny świat obieży świat, przyleciał z końca świata. Szczęśliwym być, to znaczy żyć, nie robić nic i latać. Zasępił się posępny sęp i rzecze zasępiony. A czy ja wiem? Szczęśliwszy ten, kto ma silniejsze szpony. Przyleciał kos i zabrał głos i rzekł, niewiele myśląc. Szczęśliwym być, to z losu drwić i gwizdać na to wszystko. Aż nagle ktoś na pomysł wpadł wśród sporów i dociekań. A może by, a może tak zapytać też człowieka. I właśnie tu, aż mówić wstyd, skończyła się ballada, bo człowiek siadł, w zadumę wpadł i nic nie odpowiada. Ta zaduma, o której mówi autor piosenki takiej ewangelizacyjnej, refleksyjnej, znalazła jakby dopełnienie we fragmencie książki, którą napisał grecki pisarz Nikos Kazantzakis, powieści zatytułowanej Chrystus ukrzyżowany po raz wtóry. Na kartach tej powieści, mającej swoje mocne zakorzenienie w Piśmie Świętym, w Ewangelii Świętej, ukazał m.in. grupę aktorów, która przygotowywała się do wystawienia Misterium Pasyjnego. I ktoś wszedł do sali, w której zebrali się ci aktorzy, najczęściej byli to aktorzy amatorzy, i zastał niecodzienny widok. Zamiast jakiejś próby zobaczył siedzących przy stolikach i coś czekających. Zapytał ich, co wy czytacie, co robicie? A jeden z nich odpowiedział, właśnie czytamy Ewangelię i serca mamy w ogniu. Właśnie czytamy Ewangelię i serca mamy w ogniu. Drodzy siostry i bracia, jest wiele miejsc i okazji do tego, aby właśnie pomedytować sobie, tak jak w tym lesie, czyniły to zwierzęta, które w jakiś sposób personifikują każdego z potencjalnych ludzi. Jest o wiele okazji i miejsc, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, co znaczy być szczęśliwy, co znaczy być człowiekiem, co jest najważniejsze. By zadać sobie odpowiedzi na pytania, które nas nurtują. Tym bardzo podstawowym fundamentem, miejscem i sposobem jest objawienie Boże. To objawienie Boże jest odpowiedzią na pytanie, to najbardziej ważne, po co człowiek żyje, jaki jest sens życia, co jest w życiu najważniejsze. Ale są także inne miejsca. Na jedno z nich wskazał nasz niezwykły święty, patron tutejszego sanktuarium, święty Jan Paweł II.
12 lipca 1997 roku, patrząc na piękno otaczającego go świata, a był wtedy we włoskich Dolomitach, powiedział przepiękne zdanie, które wpisuje się także w świętowanie leśników. Patrząc na łąki, lasy, źródła i wznoszące się ku niebu szczyty, wszyscy odczuwamy pragnienie, by dziękować Bogu za Jego wspaniałe dzieła i wsłuchując się w głos przyrody, słowami modlitwy wyrazić nasz zachwyt. Owe cuda natury są dziełem samego Twórcy piękna. Skoro wprawia nas w podziw ich istnienie i działanie, o ileż bardziej potężny jest ten, który je stworzył. Bowiem przez wielkość i piękno stworzeń poznajemy Stwórcę. Dzisiaj uświadamiamy sobie, obchodząc kolejną rocznicę istnienia Dyrekcji Lasów Państwowych, dzisiaj dziękujemy Panu Bogu i uświadamiamy sobie, że świat stworzony przez Pana Boga coś do nas mówi. Jest miejscem kontemplacji także tych, którzy swoje życie związali w jakiś sposób z lasem. Święto dzisiejsze uświadamia nas i zachęca do tego, abyśmy spojrzeli okiem wiary na miejsce naszej pracy, na miejsce naszego codziennego przebywania. I zapewne i my, ale także i wszyscy ci, którzy wchodzą do lasu, a ludzi chętnie wchodzących do lasu jest wiele, w pierwszym momencie ogarnia podziw. Podziw, tak jak to powiedział święty Jan Paweł II, podziw wobec piękna stworzenia. Potem pojawiają się następne pytania, mówiące o funkcjonowaniu tej rzeczywistości, jaką jest las, ale także pytania skąd, kto uczynił ten las, jak to się stało. Pojawia się jakby nurtująca odpowiedź, że musi być ktoś, kto ma jakby genialny umysł, który jest pełen dobroci, aby dać nam tak wielki dar, który jest rzeczywiście okazją do korzystania, do gospodarowania w tym lesie. Święty Jan Paweł II mówił w swoim słowie w Dolomitach, że normalny człowiek, kierując się rozumem, patrząc na piękno otaczającego nas świata, dochodzi do przekonania, że jakże wspaniały jest jego Twórca, jakże wspaniały jest Stworzyciel. Pismo Święte Nowego Testamentu, szczególnie święty Paweł w liście do Rzymian, krytykuje tych, którzy patrząc na piękno otaczającego świata, nie potrafią zobaczyć pełni prawdy, nie chcą dotrzeć do pełni prawdy, nie chcą poznać Twórcę tego świata, który został stworzony przez Pana Boga. Ale będąc jeszcze gośćmi lasu, uświadamiamy sobie także i prawdę, zawarto również w Piśmie Świętym, zwłaszcza w Księdze Rodzaju, że świat stworzony przez Pana Boga został powierzony człowiekowi. Człowiek w pewnym sensie z woli Bożej podejmuje odpowiedzialność za ten świat. I można powiedzieć trochę tak patetycznie, że człowiek w tym momencie staje się przedłużeniem stwórczych dłoni Pana Boga. Pan Bóg stworzył człowieka i dał mu świat w zarządzanie. Dał mu świat w rozumieniu, by rządził nim, by gospodarzył, by czynił sobie ziemię poddaną. Nie jako despotyczny władca i tyran, ale jako ktoś, kto czyni to sensownie po to, aby, jak to w Ewangelii Świętej czytamy, talenty otrzymane od Pana Boga, dary otrzymane Pana Boga dobrze rozwinąć i w chwili rozrachunku, bo kiedyś staniemy przed Panem Bogiem, powiedzieć, otrzymaliśmy tyle i tyle darów, ale pomnożyliśmy jeszcze wielokrotnie. Taka jest nasza misja, nas jako ludzi, a także sióstr i braci, których życie jest związane w sposób taki nawet zawodowy, można powiedzieć powołaniowy, z lasem. Świat, drodzy siostry i bracia, jest w sercu Pana Boga. Kiedyś do Pana Jezusa przyszedł Nikodem po to, aby szukać odpowiedzi u Niego na pytania, które go nurtowały. I Pan Jezus w tej rozmowie, którą
zanotował święty Jan Ewangelista, zapisał, powiedział coś bardzo pięknego. Powiedział, że Pan Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. A więc dzisiaj, kiedy przeżywamy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, kiedy słuchaliśmy przepięknego fragmentu listu świętego Pawła, świętego Jana, w którym zawarł najkrótszą definicję Pana Boga. Bóg jest miłością. Uświadamiamy sobie także i to, że Pan Bóg kocha świat, kocha także i nasze lasy. I ten świat, cały świat został odkupiony. Oczywiście w pierwszym rzędzie człowiek został odkupiony, ale stworzenie czeka na to dopełnienie, które nastąpi na końcu czasu. W rozmowie z Nikodemem Pan Jezus wskazał na to, że takie patrzenie na nasze życie, nasze powołanie domaga się wiary. Każdy, kto wierzy, nie zginął. Każdy, kto wierzy, ma otwartą drogę do zbawienia. Ale wierze towarzyszy miłość i nadzieja. Chrystus w tej rozmowie gwarantuje w pewnym sensie owoc miłości wprowadzanej przez nas w życie. Tym owocem jest zbawienie. I to jest źródło naszej nadziei, źródło także mocy, która jest potrzebna do wykonywania takiej czy innej funkcji. A dobrze jest, jeżeli naszą pracę traktujemy jako powołanie. Świat został przez Pana Jezusa zbawiony na drzewie krzyża. Na drzewie, które jest drzewem życia, które wówczas było uważane za drzewo hańby, a dzisiaj jest czczony jako znak zbawienia. Jeżeli czynimy znak krzyża, jeżeli umieszczamy także różne kapliczki, znaki wiary na przestrzeni lasu, to wyrażamy w ten sposób także przekonanie, że ten świat, także i nasza praca, i my sami jesteśmy zbawieni przez krzyż jako znak Bożej miłości. Obyśmy, drodzy siostry i bracia, uświadamiali sobie dzisiaj i zawsze, że jesteśmy miłowani, nawet wtedy, kiedy jest nam bardzo trudno, szczególnie wtedy, kiedy jest nam bardzo trudno w życiu. I na koniec módlmy się o to, aby w naszych sercach była przemiana, byśmy uświadomili sobie tę wielką miłość, jaką Pan Bóg nas otacza, dając nam świat odkupiony przez Niego, dając świat w zarząd, w gospodarowanie, w rozumne urządzanie, by czuć się na tym świecie dobrze, ale także by wędrować na tym świecie do zbawienia. Anonimowy autor modlitwy podsuwa nam sposób zwracania się do Pana Boga. Panie Boże w Trójcy Jedyny, piękna wspólnoto nieskończonej miłości, naucz nas kontemplować Ciebie w pięknie Wszechświata, gdzie wszystko nam mówi o Tobie. Obdarz nas łaską wewnętrznego zjednoczenia ze wszystkim, co istnieje. Daj nam w tym świecie stać się narzędziem Twojej miłości. Obejmij nas swoją mocą i światłem, abyśmy chronili wszelkie życie, aby nadeszło Twoje Królestwo sprawiedliwości, miłości i piękna. Amen.